Mądra przepiórka. Kiedyś, dawno temu, był budda mądrą przepiórką, przywódcą stada. Pewnego dnia w lesie pojawił się myśliwy, który zaczął zastawiać sidła na nieostrożne przepiórki, naśladując przy tym ich własne głosy. Mądra przepiórka poczuła, że coś jest nie w porządku. Zwołała więc swoje stado i oznajmiła, Moje drogie przepiórki, obawiam się, że w naszym lesie pojawił się myśliwy. Zniknęło oto wiele spośród naszych sióstr i braci. Musimy być czujne. Niebezpieczeństwo czai się wokół nas. Jeśli jednak wspólnie stawimy mu czoło, możemy pozostać wolne. Posłuchajcie więc, jaki mam plan. Jeśli tylko usłyszycie przeciągły gwist. Brzmiący tak, jakby was wołał brat lub siostra, bądźcie bardzo ostrożne. Jeśli podążycie za tym wołaniem, może nagle spaść na was ciemność. Wasze skrzydła mogą zostać przygniecione, także nie będziecie mogły odlecieć, a strach przed śmiercią ściśnie wasze serca. Jeśli tak się stanie. Wiedzcie, że zostałyście schwytane w sieć zastawioną przez myśliwego. Lecz nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że wspólnym wysiłkiem możecie się uwolnić. Oto mój plan. Musicie wtedy wystawić głowy przez oka sieci i wszystkie razem machać skrzydłami. W grupie, mimo pętającej was sieci, uda się wam wzbić w powietrze. Polećcie wtedy do lasu i zaczepcie siecią o gałęzie. A wówczas każda z was wypadnie z niej na ziemię i wydostaniecie się na wolność. Czy wszystko jasne? Będziecie umiały tak zrobić? Wszystko świetnie rozumiemy, odpowiedziały chórem przepiórki. Tak właśnie postąpimy. Będziemy wspólnie działać i uwolnimy się. Słowa te zadowoliły mądrą przepiórkę. Już następnego dnia grupka przepiórek dziobała ziemię w poszukiwaniu jedzenia. Gdy nagle usłyszały przeciągły gwist. Tlili, tlili, tlili. Było to z pewnością wołanie ich brata, który znalazł się w tarapatach, i wszystkie zerwały się na pomoc. W jednej chwili spadła na nie ciemność, a skrzydła zostały przygniecione. Oto naprawdę zostały schwytane w sieć myśliwego. Lecz pamiętając słowa mądrej przepiórki, nie wpadły w panikę. Wystawiwszy głowy przez oka sieci, wszystkie naraz wymachiwały skrzydłami, mocniej i mocniej, aż powoli zaczęły się wznosić w powietrze wraz z obejmującą je siecią. Poleciały do lasu i tam powypadały z sieci, która zaczepiła się o wyższe gałęzie a potem umknęły, jak umiały, każda w swoją stronę, byle ku wolności. Plan okazał się znakomity, były bezpieczne, wydostały się ze szponów śmierci, były. ach, jakże były szczęśliwe. Lecz myśliwy wcale szczęśliwy nie był. Nie mógł pojąć, jak przepiórkom udało się uwolnić. Od tego czasu ucieczki przepiórek powtarzały się wiele razy. Wreszcie myśliwy odgadł prawdę. Ależ rzekł do siebie zdumiony, te przepiórki działają wspólnie, pracują zespołowo. Lecz to nie może trwać wiecznie. W końcu mają tylko ptasie muszczki. Wcześniej czy później posprzeczają się, a wtedy będę je miał. A myśliwy. Był człowiekiem cierpliwym. W tym czasie mądra przepiórka miała podobne przemyślenia. Wcześniej czy później przepiórki z jej stada zaczną się sprzeczać, a wówczas będą stracone. Zdecydowała więc, że zaprowadzi je głębiej w las, daleko od obecnego niebezpieczeństwa. Tego właśnie dnia zdarzyło się coś, co potwierdziło jej obawy? Pewna przepiórka z jej stada wydziobywała właśnie z ziemi ziarenka, gdy inna przepiórka, ostro lądując, niechcący uderzyła ją czubkiem skrzydła. Hej, uważaj głupia! Krzyknęła pierwsza przepiórka w złości. Powiedziałaś głupia? Zdenerwowała się nowo przybyła, nie chcąc przyznać się do nieuwagi. Co tak zadzierasz dzioba? Stałaś jak słup soli zamiast zejść mi z drogi. Tak nie ty niezdarna kuro. Powiedziałaś nie Wykrzyknęła pierwsza przepiórka. Niezdarna kuro? Przecież wszyscy widzą, że to ty nie potrafisz nawet wylądować na ziemi, żeby kogoś nie potrącić. Jeśli to nie jest niezdarność, to sama już nie wiem, co nią jest. A w ogóle to kto cię nauczył latać? Czy aby nie go lasy nie toperze? Powiedziałaś nietoperze? Wrzasnęła z wściekłością druga przepiórka. Nie to perze? Już ja ci dam nie to perze, ty zniedołężniałe pierze! I z głośnym, świszczącym cmokaniem rzuciła się na pierwszą przepiórkę. Tak kłóciły się ze sobą zawzięcie, rzucając głośne obelgi i groźby, wirując i krążąc pomiędzy wielkimi, milczącymi drzewami w zagajniku. Rozgorzał spór jak to ze sporami bywa, nic nie zwiastowało jego końca. Mądra przepiórka była w pobliżu i słyszała całą kłótnię. Zrozumiała w mig, że niebezpieczeństwo znów zawisło nad jej stadem. Tylko wspólne działanie mogło je uratować przed pewną ręką myśliwego. Mądra przepiórka zwołała zatem ponownie swoje stado i rzekła: Moi drodzy bracia i siostry, myśliwy jest blisko udajmy się więc w inne miejsce, głębiej w las i tam, w jego zaciszu, nauczymy się dyscypliny, ćwicząc się w sztuce wspólnego działania. W ten sposób naprawdę unikniemy niewoli. Wiele ptaków odpowiedziało Pójdziemy z tobą, mądra przepiórko, choć kochamy naszą obecną siedzibę. Groźba jest wielka, my zaś pragniemy uniknąć niebezpieczeństwa. Lecz inne ptaki odrzekły: Dlaczego mamy opuszczać to wspaniałe miejsce? Ty sama, mądra przepiórko, nauczyłaś nas wszystkiego, co jest potrzebne, aby uwolnić się z pułapki. Wiemy, co mamy robić. Wystarczy wystawić na zewnątrz głowy, wspólnie zamachać skrzydłami i odlecieć. Każda głupia kura potrafiłaby to zrobić. Zamierzamy więc tutaj pozostać. Tak więc? Część ptaków odleciała z mądrą przepiórką. Natomiast reszta pozostała na miejscu. Parę dni później, kilka z tych, które pozostały, grzebało w ziemi w poszukiwaniu obiadu. Nagle usłyszały przeciągły gwizd. T -li -li, t -li -li, t -li -li. Kiedy zerwały się na pomoc, nagle spadła na nie ciemność, a strach ścisnął im serca zostały schwytane w sieć myśliwego. Lecz pamiętając nauki mądrej przepiórki, wystawiły głowy przez oka sieci i wtedy jedna z nich powiedziała Jak doliczę do trzech, ruszamy. Gotowe? Raz, dwa, trzy, hej! zawołała inna. Kto cię wyznaczył na szefa? Kto powiedział, że masz prawo wydawać polecenia? Jestem najsilniejsza i najbardziej pracowita, odpowiedziała pierwsza przepiórka. Kiedy macham skrzydłami, pył podnosi się z ziemi i wzbija obłokiem w niebo. Bez mnie nigdy nie dźwignęłybyście z ziemi tej sieci. Dlatego wydaję polecenia, rozumiesz? Nie, nie rozumiem, wykrzyknęła inna przepiórka. To, co powiedziałaś, jest niczym. Kiedy ja zamacham skrzydłami, poruszają się na drzewie wszystkie liście, gałęzie wyginają się, a nawet pięsie się kołysze. Oto jaka jestem silna. Więc jeśli już ktoś miałby wydawać rozkazy, to zapewne ja. A nie, bo ja! wrzasnęła inna. Ja! krzyknęła czwarta. Nie, nie! Posłuchajcie mnie! zawołała znów pierwsza przepiórka, przekrzykując rosnącą wrzawę. Machajcie skrzydłami! Ruszajcie, ruszajcie! Mówię wam! Ruszajcie wszystkie razem, kiedy powiem trzy. Lecz żaden z ptaków ani drgnął. Kłóciły się tylko i kłóciły, a kiedy tak się kłóciły, nadszedł myśliwy i wszystkie je pochwycił. Odtąd ich los był nie do pozazdroszczenia. Lecz te ptaki, które przeniosły się głęboko w zacisze wielkiego lasu, kierowane wskazówkami mądrej przepiórki, nauczyły się działać razem. Dzięki wytrwałej praktyce. Stały się naprawdę zdolne do wspólnej pracy, której nie towarzyszy gniew ani kłótnie. I choć wiele razy myśliwy próbował je złapać, nigdy mu się to nie udało. A skoro ich nigdy nie złapał, są na wolności aż do dziś.